Siema widzowie, z tej strony czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam, moi drodzy, dla was odcinek zaceniania gildii, tak jak już tu przyszło w zwyczaju, gdy jest mój serwer. Jutro, moi drodzy, prawdopodobnie pojawi się odcinek stepania do graczy. Jeśli chcielibyście takowy odcinek stepania do graczy, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Mam, moi drodzy, dla was challenge. Jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 1500 łapek, tak, wiem, że to jest duża liczba, to nagram odcinek z kamerką. Oczywiście zostawcie tutaj subskrypcję, bo jeśli będę widział, że też dużo subów wbiło z tego odcinka, to również, moi drodzy, nagram takowy odcinek z kamerką. Także sub, łapka w górę wraz z dzwoneczkiem. No i co? Osoby, które wygrały rangę Ultimate'a w poprzednim odcinku są w przypiętym komentarzu. Jeśli w tym chcecie wygrać rangę Ultimate'a, to, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonem. Napiszcie w komentarzu swój nick, z jakim gra się na SpeedHC. No i, moi drodzy, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na SpeedHC, bo edycja trwa cały czas. A aktualnie, kiedy to nagrywam, jest północ, jest 200 graczy, więc naprawdę całkiem spoko. Więc wbijajcie, zbierajcie ekipę i po prostu grajcie i gramy, moi drodzy, do końca. Obok nicku, moi drodzy, swojego napiszcie hashtag gramy do końca, bo gramy po prostu do końca. No i tyle. Zapraszam na SpeedHC, bo musisz po prostu by nią zagrać, jeśli nie zagrałeś. Także miłego oglądania, na razie i ja już koniec tego mojego pieprzenia, bo ja zawsze tak dużo gadam na tych wstępach. No ale wiecie, ja lubię gadać, więc przepraszam. Dobra, miłego oglądania. Ja jestem sobie tutaj na środeczku gildii Only. Moi drodzy, ta gildia Only to jest bardzo ciekawa gildia. To jest gildia, która chyba była w topce, czy oni nie są już w topce? Halo, halo. 17 miejsce, a wypadli stopki, wypadli tyle stopki, moi drodzy, ale jest to gildia, jedna z trzech, które znalazłem na mapie, które mają, moi drodzy, cały kuboid ze złota. Zobaczcie, jak to kosmicznie wygląda, naprawdę wygląda to dosyć fajnie, ze złota takie kuboidy, patrzcie na minimapce. A no naprawdę wygląda tak, jakby tutaj jacyś, wiecie widzowie, szejkowie mieszkali z Abu Zabi. Mają bacona również z złoczyn, no oczywiście, no jak mogłyby być bacona w czymś innym. Ale ogólnie, jak tak patrzę, widzowie, to oni w kuboidzie jakoś nic tak mega ciekawego nie mają. Chociaż w sumie tutaj mają oczywiście stoniarki. Ej, zastanawia mnie, dlaczego ludzie robią stoniareczki z trawką, to jest dosyć ciekawe, może palą trawkę albo coś takiego. To by było dosyć ciekawe, czy by palili trawkę, że trawkę mają w pokoju. Nie no, oczywiście sobie żartuję, ale Afek sobie kopię. Afek to jest gracz, którego widzę dosyć dużo na serwerze. Podoba mi się, że ta gildia naprawdę jest aktywna, bo ja gildię Only widzę cały czas na serwerze, co naprawdę jest fajne i zachęcam do grania, moi drodzy, tak jak gildia Only, bo to jest, widzę, przykładowa gildia, którą można by pokazywać na każdym serwerze do grania. Tu mają jakieś enchanty, jakąś różową wełnę, może ma jakoś zboczenie, bo patrzcie tu i szkło różowe i wełna różowa. O, tu też jest szkło różowe. No dosyć fajnie wygląda ten kuboid, moi drodzy, jest ze złota, więc widać, widzowie, że tutaj świeci bogactwem, ale czekajcie, zastanawia mnie ta lawa. Zastanawia mnie, widzowie, ta lawa, co ona tutaj robi. Wydaje mi się, że jeśli chyba ktoś by się tutaj wbijał rzucakami albo czymś takim, żeby po prostu ta lawa może jakoś zalała to dookoła, czy to jest jakieś designowo? Chyba, że to jest jakoś, widzowie, designowo. Tak, to chyba chodzi o po prostu, żeby tutaj było to designowo, bo to jest szkło. No dosyć fajnie wygląda to z tą lawą. Tu oczywiście widzę jakieś skrzyneczki, takie inne po prostu szmery, bajery, że tak powiem. No dobra, kuboid doceniam 10 na 10 za to złoto. Mają, widzowie, cały kuboid w Boyfarmerach. Tutaj mi się podoba ta beczka. A ona jest, widzowie, zrobiona z takim czymś, żeby nie dało się bugować. Ale jak wiecie, na SpeedHC bugowanie jest póki co wyłączone. Może kiedyś uda się uzyskać pewną paczkę anti-cheat, którą każdy doskonale zna. Minecraftową, może jakieś taką uda się uzyskać, żeby była wymuszona na serwerze, no to wtedy bugowanie by zostało włączone. No dobra, moi drodzy, typam do kolejnej po prostu gildii. Dobra, moi drodzy, jestem na gildii HOT. Jest to, moi drodzy, również gildia, a zrobiona ze złota. Tak jak mówiłem, dzisiaj wam pokażę trzy gildie ze złota, które po prostu znalazłem. Nie będę wam spoilerował trzeciej gildii, ale gildia HOT, moi drodzy, nawet ma tutaj drzewkarkę ze złota. O, ja dzisiaj na live zasugerowałem, żeby zrobili drzewkarkę ze złota i górę z widzowie drzewkarki zrobili ze złota. No, dosyć fajnie to wygląda, naprawdę. Kolejny taki kuboid. Tylko zobaczcie, na minimapce tutaj to, że przez to, że tu jest drewno, to brzydko psuje na minimapce. To drewno właśnie psuje na minimapce wygląd tego kuboida. No i tutaj coś chyba im ktoś wysadził. Ktoś im chyba tutaj wysadził, moi drodzy, bloki złota. No postawiłby mi te 4 bloki złota i tak są bogaci, ale wiecie, nie byłby, ktoś powie, że faworka. Tutaj jest również, widzowie, żółwik mają ze złota zrobiony tutaj chodzenie w żółwiku ze złota jest zrobione. No widać, widzowie, że to są po prostu jacyś szejkowie, wiecie, jakiś z Abu Zabi, coś takiego. Ty, widzowie, sami szejkowie tu są. O, mysza tutaj kopie sobie elegancko, moi drodzy. Czy ktoś się do nich wbijał? Sprawdźmy, czy ktoś się do nich wbijał. O, tu mają jakąś wbite.
Uwaga, czy gdzieś tutaj... Nie, myślałem, że jakąś może grubszą wbitę mają, ale żadnej grubszej wbity nie mają. Mają tu jakieś 3-4 pokoje. Zastanawiam mnie, po co oni tutaj mają farmę. Widzowie, czy ta gilia pomyliła chyba serwery, no bo po co im tutaj jest farma? Po co tutaj, moi drodzy, im jest farma? No ja nie wiem. Nie wiem, po co im jest ta farma. Może coś hodowali, może widzowie handlują jakieś nielegalne zwierzęta, jakieś doświadczenia robią na zwierzętach, że potrzebują zboże, żeby karmić tutaj jakieś, nie wiem, świnie, krowy, cokolwiek, chociaż krowy się w sumie zbożem nie karmi. Ale no tak to, moi drodzy, wygląda. No dobra, bo krowy to raczej kiszonka bardziej, nie o to mi chodziło po prostu. Ale jakąś tu trzcinę mają. No dobra, to na cukier, widzowie, to na cukier. Pewnie widzowie mają fabrykę cukru. No, jakąś insulinę albo coś. Dobra, widzowie, tepamy do trzeciej gili. Drodzy, trzecią gilią, która również ze złota, jest Gildia Rico. I Gildia Rico, moi drodzy, to jest naprawdę mega, ale to mega bogata gildia, bo mają aż 3 bejkony, moi drodzy. Chociaż wiem, że tamta gildia na początku oni miała 4 bejkony. Gildia Rico, moi drodzy, ma tutaj fajnie sand farmery, wszystko porobione. Chyba tutaj mieli jakąś małą wbitę, ktoś się do nich wbijał, ale tak chyba nie za bardzo. No, chyba nie za bardzo się ktoś do nich wbił, albo po prostu wpisali sobie regeneruj, no bo... Jak wiadomo, na SpeedHC, moi drodzy, można sobie wpisać regeneruj i mam się Kubo i regeneruje. Ten fajny Exe to też jest osoba, którą ja ciągle widzę na serwerze. On przychodzi na TeamSpeak'a, tak samo Flahahaha. No ja lubię, widzę takie gildie, które grają. Ja wolę właśnie, żeby były takie mniejsze gildie niż jakieś masówki, a gildie, które po prostu grają, klepią się i widać, że im się podoba rozgrywka. To mi się najbardziej podoba i dlatego właśnie robię serwer dla takich graczy. Bacon jest zrobiony, mają tutaj, moi drodzy, nie wiem, co oni mają za efekt na baconie. Chyba mają bacona wyłączonego, a nie, mają efekt siłki. Dobra, mają efekt siłki, to wam trochę czat zasłania. Ten efekt siłki, czekajcie, pozwólcie, że sobie to przesunę trochę. O, widzicie, mieli efekt siłki na GM3, niestety tej siłki nie dostaje. No dobra, Gildia Rico. Tutaj już nie ma nic takiego ciekawego, no w Kuboidzie wiadomo, bacony ze złota, tu jakieś takie pomieszczenia, czyli po prostu nic szczególnego, no wiecie, te gildie są wszystkie takie same, no bo po prostu one muszą kopać, moi drodzy, wiecie, na afku, te złoto muszą kopać i takie inne po prostu rzeczy, więc tak to wygląda. Ja spytam zaraz na czacie, do jakiej gildii mogę tepnąć i ocenimy po prostu jakąś gildię z czatu. Dobra, moi drodzy, ja tutaj napisałem na czasie, do jakiej gildii mogę tepnąć. Ludzie tutaj napisali do ich gildii. Jestem przy gildii TOC i, moi drodzy, gildia TOC to jest gildia, która ma przekozacki Kubo. I w sensie, może nie jakiś ze złota czy coś w tym stylu. Ja wyłączę tę minimapkę, bo mi się teraz zbugowała, nie wiem dlaczego. Wiecie, nie jakiś taki mega, wiecie, ze złota czy coś takiego, ale mają kuboid bardzo ładnie zabezpieczony. No bo zobaczcie, tutaj, moi drodzy, jest sam obsydian. Cały kuboid w bojkach. Tutaj fosy mają wszystko ładnie ogarniętą. Mają sobie zrobione tej widzowie tak, taką fosę, żeby nikt nie przelatywał ani z tej strony. Tutaj w czterech kolorach szkła. Mnie zawsze zastanawia, czy ludzie robią to w czterech różnych kolorach szkła po to, żeby, wiecie, wiedzieć, w które strony świata wychodzą, w cztery kierunki Minecrafta wychodzą, czy po prostu robią tak, żeby było to designowo. Możecie mi w sumie na komentarzu napisać. Dobra, sprawdźmy sobie, co ta gildia, moi drodzy, tutaj ciekawego ma. W ogóle pewnie zapytacie, dlaczego w tym odcinku nie daję case'ów, moi drodzy. Dlatego, że nagrywam to godzinie 23, jest 200 graczy i case'y zaraz będą włączone na noc, żeby gracze sobie podropili trochę case'ów na awku czy coś takiego, żeby mieli po prostu na opening, żeby mogli sobie po prostu tak owy opening zrobić. No dobra, tutaj Sanderka coś kopie, coś tutaj jak mini Sanderka. W ogóle widzę to, co wam powiem, panel został naprawiony, więc także spoko. Klusek to kozak, co on tutaj, panie, kopie? Ty, oni może jakieś oszusta robią albo coś. O? O? Widzowie, oni chyba to jakiegoś oszusta robią czy coś takiego, no bo zobaczcie, oni coś tu rozkopują obsydian. Idzie tutaj, moi drodzy, czekajcie, info toc, kto jest liderem? Młody. Młody czy jest online? Jest młody. Młody Gbon jest online. O, to jest młody blond, a ja młody Gdbon. Młody blondyn jest online. No dobra, tak to wygląda ta gildia, więc zaraz, moi drodzy, tepniemy do jeszcze jednej osoby, znaczy do jednej gildii, a ja pierw, moi drodzy, zanim tepniemy, to dam po prostu na serwerze bossy, bo tutaj ktoś napisał, że zombiaczek, daj bossy, tak mi się przypomniało, żeby te bossy po prostu dać. Moi drodzy, zobaczcie, jakiego ziomka znalazłem, z jakim skinem, moi drodzy. Ja pierdzielę, coś pięknego. I to jest w ogóle, moi drodzy,
Też bogaty gracz, moi drodzy, jest chyba jakimś bibliotekarzem. Nie wiem, dlaczego on się chce tutaj zabić. Nie wiem, dlaczego on chce tutaj się zabić. Ale, moi drodzy, ziomek wygląda naprawdę w tym skinie jak jakiś bibliotekarz, jakby w bibliotece pracował. Bardzo ładny skin, bardzo ładny skin. Dam, moi drodzy, case'a, tylko nie wiem, czy wędrze się ma jakieś case'a. Dobra, muszę sobie dać case gif zombiaczek. Speed case, damy sobie może 30 case'ów i damy, moi drodzy, no tak 10 case'ów damy za ładnego skina, mimo że właśnie został włączony drop case'ów, moi drodzy, także zapraszam speedhc.pl, drop case'ów właśnie został, moi drodzy, włączony, więc wbijajcie, w sensie, no wczoraj był ten drop case'ów włączony dwa razy, a teraz wbijajcie na serwer i grajcie, kto jeszcze nie zagrał. Dobra, tepam do kolejnej osoby, a raczej gildii. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, jaki tutaj spam poleciał, do jakiej gildii mogę tepnąć. Napisał tu przeciąg, który ma VIP-a gildia KMO. Dobra, to stepnie sobie, moi drodzy, do gildii KMO, GTP KMO 120 poziom. No i sprawdźmy, to gildia KMO, moi drodzy, ma. Wow, 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 to jest, uj, czekajcie, tu jest jakiś ziomek. A nie, to jest z jej gili. Dobra, myślę, że to jakiś typek zupełnie z innej gili tu przyszedł i zaraz zginie, ale to jest ziomek chyba z tej gili KMO właśnie, chociaż, a nie, tak, to jest ten typek z gili KMO, bo ten tutaj przeciąg właśnie tak przebieg, a moi drodzy, mają tu jakieś trofeum, szukam może jakiejś główki podobnej do mnie, ale nic tu nie ma, żadnej główki podobnej do mnie, to dobrze, nikt nie podrabia sobie moich skinów, a dobra, moi drodzy, kurde, co oni tu mają w tej gili, nic w sumie nie mają, mieli jakiegoś bacona, ale chyba ktoś im to po prostu przebił, bo tego bacona tu aktualnie, moi drodzy, nie ma, są oni na sektorze trzecim. Tu w ogóle jakiś gryf jest dookoła ich kuboidu, tu mają jakieś źródełka wody. No taki ten kuboid, moi drodzy, 2 na 10, szczerze powiem, taki po prostu 2 na 10. To jest chyba taki jeden ze słabszych kuboidów, jakie zobaczyłem. No chociaż szczerze z góry wam powiem, że mają tu ogarnięte, tylko jestem ciekaw, czy to jest fake? Nie, to nie jest fake. No w sumie zabezpieczenie mają, a to jest fake? Nie, to też nie jest fake. Czyli ogólnie z góry kuboid mają mega fajnie ogarnięty. Ale od dołu on po prostu jest taki, wiecie, zwykły. Nic tu po prostu od dołu w tym kuboidzie, moi drodzy, nie ma. No dobra, moi drodzy, to ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka w tym momencie. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. I zapraszam wszystkich jutro na kolejny odcinek. Także, moi drodzy, trzymajcie się, dzięki za oglądanie, na razie i yo, pozdro!